Będę mówił Wam o operacjach rekonstrukcyjnych w onkologii i tutaj absolutnym prekursorem tego typu operacji, a właściwie one zostały stworzone, z profesorem Andrzej Kłakowski z Centrum Onkologii. Jeśli sobie że 88 rodzinę, nasz Nestor jest w świetnej formie. Powiedziałem, że jestem na takiej konferencji. Prosił przekazać wszystkim przyjaciołom pozdrowienia, to mieszkam i przekazuję. Chirurgia onkologiczna jest oczywiście chirurgią amputacyjną i pozostawiamy spustoszenie. Oczywiście gdzieś tam w brzuchu coś powycinamy, jedną nerwkę, półką gąby, trzustkę, kawałek kiszki. Bo tego nie widać i pacjent właściwie może sobie funkcjonować. Gorzej jest, jeżeli to dotyczy takich wyjątków jak głowa i szyja, klatka piersiowa, generalnie powłoki, to no, czasami pierwszy jest olbrzymie okaleczenie, a czasami dysfunkcja życiowa takiego pacjenta. Pokażę Państwu mniej więcej, jak ta chirurgia ewoluowała przez ostatnie 30 kilka lat. Powiem skromnie, że przyspieszenia ta chirurgia rekonstrukcyjna w Polsce nabrała na początku lat 80., kiedy dołączył do zespołu i do mojej szuflady pan profesor Bartoszki, mój przyjaciel. Serdecznie go pozdrawiam, bo poważnie choruję. Tu jeszcze jest jeden paradoks. W Polsce chirurgią rekonstrukcyjną nie zajmują się chirurgi plastycy, co wydawało się takie oczywiste. Operacje rekonstrukcyjne praktycznie biorą wykonywane są przez chirurgów onkologów, to w większości ośrodków onkologicznych. No, co możemy zrobić? No, jeżeli mamy dziurę w skórze, w powłokach, no, najprostszym takim sposobem pokrycia jakiegoś rozległego ubytku jest chociażby wolny przeszczep skóry. I tam, gdzie to jest możliwe, gdzie na przykład nie przykrywamy uzupełniającej radioterapii, to bardzo proszę, możemy zrobić, ale jeżeli usuwamy nowotwór w obrębie powłok, boimy się, że nasza radykalność chemiczna jest niekompletna i będzie musiała być zastosowana radioterapia, to taki wolny przeszczep skóry nam po prostu nie przeżyje. Dlatego staramy się zawsze te ubytki powstałe w tkankach pokryć jakimiś płatami. Pokażę parę takich przykładów. To będą przykłady tak zwanych płatów rotacyjnych. Przykład pacjenta, który w okolicy kości guzicznej miał indukowany nowotwór raka kościstokomórkowego po radioterapii. Tutaj zaproponowany taki prosty płat rotacyjny na naczyniach pośrodkowych może ten płat, ten ubytek przykryć. Pacjent ma normalną funkcjonalność, może siedzieć. Gdybyśmy tu położyli wolny przeszczep skóry, no to byłoby bardziej skomplikowane. Przykład czerniaka na policzku życiozłego. Położenie wolnego przeszczepu. Proste zeszycie tutaj praktycznie w grę nie chodzi. Można zastosować taką technikę płatu romboidalnego, który po przeniesieniu właściwie odtwarza ubytek i nie pozostawia jakichś widocznych list, efekt estetyczny jest bardzo dobry. Takim trudnym elementem na twarzy jest nos. Często te nowotwory, raki podstawy pokoju komórkowego, które pojawiają. I tu jest taki przykład fajnego kombinowanego takiego układu rotacyjnego od twórcy Cezimany, gdzie możemy takie kończynki jakby stworzyć wietrze i na naczyniach broczkowych przenieść na nos i to jest, wychodzi z fajnym efektem estetycznym. Oczywiście są też takie płaty, które z czoła przenosimy, ale tutaj robimy wielką trąbę okaleczenie. Jeżeli możemy taki lokalny płat rotacyjny zastosować, to efekt estetyczny zdecydowanie jest najlepszy. No, tu kolejny przykład raka podstawy komórkowego, który już jest w 100% wyleczalny, jak wcześniej zaczęły, wytniemy chirurgicznie. Zmiana dochodzi do brzegu rzęskowego, praktycznie wielostan ciekawodolny po część powieki. Proste wycięcie i takie działania chirurgiczne no, spowodowałyby, że oko by wcześniej nie domykało. I też zrobiony płat jarzmowy, który bez napięcia przeniesiony jest w okolice dolnej powieki, nie powoduje naprężeń. Pacjentka ma normalną możliwość patrzenia w górę, w dół i zamykania powiek. Kolejny przykład. Pytanie, dlaczego do tego pacjenci doprowadzają? Analogiczna sytuacja. Dwa takie płaty zadowolone jarzmowe pozwalają ten ubytek pokryć. Trochę skaluje te głowy i szyję. Pacjent, który miał raka podstawy komórkowego kąta przyśrodkowego oka, nowotwór nie tylko był na skórze, ale wpełzał do obrzodołu, naciekał właściwie sitowie podstawę czaszki. Także widzieliśmy, że nasza radykalność chirurgiczna, jeżeli chodzi o części kostnej, będzie wątpliwa. I tutaj połączyliśmy technikę chirurgicznego usunięcia
i spłatę, w którym z kalpacynem będziemy przykrywali ubytek, z radioterapią śpoperacyjną poprzez zastosowanie prowadni z HDL. Taki płat skalpacyjny na naczyniach skroniowych jest rewelacyjnie ukrwiony. Można rzeczywiście go przenosić w każdą stronę. Tutaj wyimplantowane prowadnice HDL-u, gdyż pacjent od razu właściwie po zabiegu operacyjnym był poddany radioterapii. Zbudował trochę sensacji, bo z 9 piętra, gdzie wówczas pracowałem, jeździł windą na dół i część osób z tych wind po prostu uciekało. Żyję do dzisiejszego dnia, a to było 20 lat temu. Płaty mięśniowe. Straszne powikłanie, tego już teraz nie widzimy. To jest przetoka pochwowo-odrytnicza u młodej kobiety, która była leczona z powodu raka szyjki, radioterapii, jeszcze korkami radiowymi. Tu niestety bardzo często były powikłania w postaci przetok, dysfunkcje i kalectwo olbrzymie. I tutaj wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić tak zwany płat mięśniowy, gdzie wypropagowaliśmy mięśni krawiecki, gracilis, odcięliśmy przyczep podkolonowy i tak zrobiony mięsień odtworzył jakby zwieracz zewnętrzny, jednocześnie wypełniając przetokę, mięsień został pokryty wolnym przeszczepem i o dziwo ta pacjentka uzyskała funkcję, kontrolowała normalne wypróżnienie. Przynajmniej trudna operacja, bo wtedy niepopromienny, zniszczony tkanek, jest to rzeczywiście duże wyzwanie. Kolejny taki zabieg niestety nam się nie udał ze względu na złego i marwicę popromienną. Płaty wysłowe. To jest odkrycie, słuchajcie, ale takie niedawno, to właściwie są lata 80. Amerykanie na Harvard University stwierdzili, że tak naczyniona skóra idąca i naczynia, tak zwane perforatorowe, idące od głównego naczynia poprzez mięsień powięź, znakomicie te naczynia mogą również odżywiać płat. Kiedyś w chirurgii rekonstrukcyjnej takie płaty się przenosiły jakby na naczynia, które osiowo gdzieś tam sobie biegną po skórze, jakby z różnych naczyń takie płaty się preparowało. To się okazuje, że można całkiem duże fragmenty perforatorowe na takich płatach perforatorowych, na naczyniach perforatorowych przenosić i rekonstruować do tkanki w różnych miejscach. Taki przykład prosty, wiatrowne działanie, przetoka popromienna po radioterapii i po operacji węzłów pachwinowych. Też zaplanowany płat gracilis. Ta wyspa skórna właśnie będzie odżywiana przez perforatory idące od mięśnia krawieckiego. Płat przeniesiony w tunelu do pachwiny i w ten sposób możemy to wydobyć. Inny przykład, standardowy wręcz od jednej głowy i szyi, gdzie tak rozległy byłby tkiew, pacjent by nie miał możliwości funkcjonowania i życia. I tutaj zaplanowany płat piersiowy, czyli też taka wyspa skórna, która będzie odżywiana od strony mięśnia piersiowego większego, to znaczy mięśnia piersiowego większego i tak rozległy ubytek właściwie po twarzy można odtworzyć. Błonę śluzową odtwarzamy w formie wolnego przeszczepu. Kolejny przypadek powikłania. Pacjentka wyleczona z nowotworu, napromieniana jeszcze w latach 60. rentgenem. Z czasem doszło do totalnej martwicy zarówno tkanek twarzy, kości. Właściwie była na skraju zginięcia. Przez wiele tygodni była odżywiana sądą. Wówczas jeszcze nie było w latach 80. początku 80. żywienia pozagnitowego. Po odżywieniu udało się taki płat na twarz przenieść i piękny, tak estetyczny. Z profesorem Tufikiem mieliśmy ten zaszczyt, byliśmy na ślubie, już na weselu poszliśmy. Pacjentka leżąc wiele tygodni w szpitalu poznała swojego partnera życiowego i dożyła sędziwej starości. Ciekawym powikłaniem panów taki płat piersiowy to jest taki, że rosną włosy w buzi. Pacjent chciał sobie golić po prostu ten fragment brendiana ustnej. Jadrogenna przetoka po końcu dołu pachowego. Również takim płatem piersiowym można to sprytnie zamknąć. Liczne zmiany nowotworowe w obrębie okolicy potylicznej karku też takim płatem dotowanym są przenosimy. No i nową jakością jest mikrochirurgia, która wkroczyła w latach 80. na taką już szerszą skalę, gdzie wszystkie takie płaty oparte właśnie o naczynia i możliwość zestalania naczyń pod mikroskopem, czyli to jest pokazane, jak może być podobne naczynie, które nawet ma poniżej 1 mm. To jest nowa jakość, mniejsze okaleczenie pacjentów. Jest takie stare przysłowie, że
to nie trzymają szwy, tylko przestrzeń między szwami. I to jest taki piękny przykład z mikroskopu sejmingowego, gdzie widzimy szwy po upływie doby, jest to pokryte śrubokiem naczyniowym, tak się biorąc naczynie samoistnie się skleiło. Tutaj przykład takich pierwszych płatów, które zaczęliśmy robić w Centrum Onkologii w rekonstrukcjach w obrębie głowy i szyi, tak zwany płat chiński. Płat jest oparty o naczynia promieniowe, płat ubierany jest przed ramienia i taki płat wędruje w obrębie ubytku na głowy i szyi, podłączany do naczyń szyjnych i w ten sposób zamykamy ubytki w obrębie głowy i szyi. To jest taki standard postępowania i każda właściwie chirurgia głowy i szyi jest oparta o mikrochirurgię i tego typu płat. Tutaj sytuacja pacjenta, który musieliśmy skalpować, ale nie tylko skalpować ze skóry, ale też nie zbutować kość na czastce, bo po prostu na boku rak został powrotowy, zaciekał mu części struktury kostnych. Nie udało się tego ubytku pokryć kolem przeszczepu, bo jak zabrano kost na to, wolny przeszczep by nie przeżył. I taki fajny pomysł, ulubione tkanka do przeszczepów i regeneracji przez profesora Kłakowskiego, wolny przeszczep sieci większej. Na tą wolną sieć położony, posiadkowany przeszczep skóry, to wszystko się pięknie zakończyło, pacjent został wyleczony. I to zdjęcie, to już nie z mojej biblioteki, zasadzone przez profesora Jacka Schmidta, problem środkowego, głównego odcinku przełyku, szyjnego odcinka przełyku, tegoż wyrysykowany nowotwór i ten fragment przełyku można zastąpić stawką z jelita cienkiego podłączoną właśnie przez naczynia, tutaj do naczyń szyjnych. W onkologii niestety stajemy czasami przed problemem chirurgii ratującej i rak piersi jest takim też szeronym przykładem, z jakimiś sytuacjami możemy się borykać, a mianowicie chociażby z taką sytuacją, gdzie oczywiście nawet mając leki na tę chorobę, nie można było zastosować chemioterapii, gdyż był taki rozpad guza, była toksemia pacjentka właściwie gorączkowała hektycznie i podanie jeszcze tutaj w tym momencie chemioterapii by ją zabiło i po prostu zwykłe usunięcie miejscowe, przykrycie tego przeszczepem skóry, wycofanie się z tego stanu zapalnego, z infekcji bakterii pozwoliło na kontynuację leczenia. Tutaj podobna sytuacja, przeciągnięta pierś na drugą stronę. Są zdjęcia gorszej jakości, bo są naprawdę archiwalne, tych rzeczy już mało widujemy. To jest dramat, to było no, ciężkie wyzwanie. Ze swoim przyjacielem Jurkiem Pietruszkiewiczem zaoperowaliśmy 23-letnią dziewczynę, u której rak piersi progresował w trakcie leczenia, w trakcie chemioterapii. To nie, to nie tylko, że to był wielki guz na zewnątrz, ten guz naciekał ścianę klatki piersiowej, osierdzie, płuco, a problemem było to, że ona krwawiła i praktycznie w przeciągu tygodnia tyle jej się przetoczyły w swoim organizmie. No, zabieg olbrzymiego ryzyka, udało nam się to wszystko wyryzykować z fragmentem osierdzia, z fragmentem płuca. Powstały ubytek, nie było wtedy siatek natronowych, żadnych pusztowań, przykryliśmy zwykłą siatką przedpupilnową, a ubytek powo, który powstał, został przykryty tak zwanym płatem poprzecznym z brzucha, płatem tram i w ten sposób udało się tej 23-letniej dziewczynie zapewnić jeszcze możliwość leczenia. No, była leczona przez prawie 3 lata, wychowywała małe dziecko. Zginęła oczywiście z powodu przewodów odległych, ale nie z powodu wznowy miejscowej. Kolejny przykład gwałtownej wznowy mięsaka. Piersi, jak dobrze Państwo wiecie, jest to choroba trudno leczalna. Jeżeli się dobrze tego chirurgicznie załatwi, to właściwie nie mamy skutecznych leków. Jeżeli chodzi o chemioterapię, leczenie systemowe, tu oczywiście też ma rolę, może odegrać jeszcze radioterapia. Też podobna sytuacja, usunięta zmiana znowa to pokryte dobrym płatem, dobrze ukrwionym. Dlaczego to jest istotne? Pacjentka tak się natychmiast rozpoczęła, może rozpocząć uzupełniającą radioterapię, która daje szansę, że ta choroba nie nawróci. No, to jest piękny przykład, jak należy słuchać chorych. Pacjentka skarżyła się krzywdą przez rok na ból w klatce piersiowej, nawet lekarz zrobił jej zdjęcie klatki piersiowej, czyli tylko przednio-tylne, bo nie zrobił bocznego, to jest niestety umowa nieprawdopodobna. W końcu trafia do onkologa, który zlecił tomografię komputerową i się okazało, że jest znowu jest guz, ale który rośnie do środka klatki piersiowej, a nie na zewnątrz. Gdyby zdjęcie boczne zrobili, to by można było to wcześniej wykryć. Tutaj taką klapkę zrobiliśmy ze skóry mięśnia piersiowego, wyresykowaliśmy mostek żebra, i od strony skóry, oczywiście tu nacisk nie było, a od strony klatki piersiowej, no kipiący nowotwór, znowa miejscowa raka piersi.
zapewne wywodzące się z węzłów przymózgowych. To wszystko są otworzone, zamknięte, pacjentka rozpoczyna błyskawicznie radioterapię. No i przejdę do tego, co faktycznie mnie fascynuje, z czym pan profesor Jasen mnie kojarzy, bardzo mi miło. Ale powtórzę trochę o historii. Widzę Czerny, Wiedeń, diwa opery wiedeńskiej, ma zrekonstruowaną pierś z użyciem półszczaka z pośladka. Kampum Puszczowym, to jest w tej chwili odsądnym hitem. Dokumentowanych zdjęć nie ma, ale przyjęto, że to jest właśnie takie prekursorowe działanie. Po co się to robi? Jest to jest psychologiczne, no, to w większości pań mówi, dlaczego tak to jest ważne. Jeżeli kobieta chce, no, to oczywiście my staramy się tę operację wykonać, ale są czasami przeszkody. Przeszkody, mówię, ogólnomedyczne, gdzie nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenie krzepnięcia, no po prostu anestezjolog nie zgodzi się na zabieg, który ma poprawić jakość życia, że ryzykujemy. Takim dyskusyjnym problemem jest rozsiew nowotworu. W Stanach są ośrodki, gdzie nawet jak pacjentka ma przerzuty oddechowe, takie zabiegi rekonstrukcyjne są wykonywane. Ja jestem onkologiem, mimo że no, kocham chirurgię rekonstrukcyjną. Uważam, że priorytetem jest przede wszystkim onkologia, leczenie pacjenta i jeżeli zbyt komplikujemy leczenie chirurgiczne, czasami operacje rekonstrukcyjne nie udają się, więc chociażby problem uzdrojenie. Może to toczy 20 godzin leczenia uzupełniających, czy chemioterapię, czy radioterapię. Kiedy tam pierś odtwarzamy? No natychmiast, albo wtedy odroczony. W Polsce niestety 90, chyba może 9, może przesadziłem, ale tak 95% to są rekonstrukcje robione w trybie odroczonym. Tych zabiegów natychmiastowej rekonstrukcji jest stanowczo za mało, już o liczbach nie chcę mówić, to chcę powiedzieć, jak to robimy. Możemy do tego wykorzystać, właściwie są dwa sposoby, szczepione implanty w postaci ekspandera do protez, czyli ekspanderoprotezy i druga grupa operacji, gdzie wykorzystujemy tkanki własne i takim najbardziej popularnym płatem jest płat wyspowy z mięśnia nadrzęsnego grzbietu, od nazwy łacińskiej latissimus dorsi i płat wyspowy z mięśnia taki poprzeczny brzuchek, gdzie mu naczynie jest idące od mięśnia prostego i ten płat nazywamy płatem dramy. Tak wygląda ekspander, czyli taki balonik, który wypełniamy sobą fizjologiczną. Taki balonik szczepiamy w obręb klatki piersiowej, ale nie pod skórę, tylko pod mięśnie piersiowe, bo to umożliwia właściwe rozprężanie tkanek. Konkretny przykład, pacjentka po mastektomii ścięcia bocznego, w bliźnie podchodzimy pod mięśnie piersiowe, w to miejsce szczepiamy ekspander, częściowo już go rozprężamy, z ekspander makroboczną zastawkę, którą jak skubot zagłębiamy pod tkankami. Tak to wygląda po zabiegu, później przez następne kilka tygodni, miesięcy stopniowo wypełniamy ten ekspander, żeby te tkanki rozprężyć. Uzyskujemy efekt. Pamiętajmy o jednej rzeczy. My nie jesteśmy Panem Bogiem, my tylko staramy się coś naśladować. Tatury idealnie nie otworzymy, a celem tej chirurgii rekonstrukcyjnej piersi to jest otworzenie wypukłości i dekoltu. I to jest właściwie no, rzecz nadrzędna. Chociaż na pacjentki mają, biegają po plaży topless, ale to już odrębny aspekt. Tak to wygląda. Tu zawsze pacjentkę przeinformować, że będzie okres takiego dyskomfortu, że w tym momencie ten ekspander będzie większy niż druga pierś, bo po prostu te tkanki musimy rozciągnąć po to, żeby zastąpić to docelową endoprotezę. Taka galeria biustów, tu zrekonstruowane wyrafi tkankami własnymi. Tak to wygląda po latach. Znaczy, bo przylega rekonstrukcja płaty MLT. Tutaj preparujemy cały mięsień najczęstszy grzbietu z wyspą skórną. Zabieg ma ten na celu stworzenie jakby nadmiaru skóry na ścianie klatki piersiowej. Bardzo jest polecany i właściwie wykorzystywany u pacjentów, który wcześniej był napromieniany, że tkanki na klatce piersiowej są zniszczone. Sam płat jest zbyt mały, żeby odtworzyć wypukłość, dlatego zawsze jest to łączone jeszcze z techniką szczepienia implantu, bądź endoprotezy, bądź ekspandera. To są naczynia. Tak to wyglądało, proszę Państwa, 31 lat temu, wraz z profesorem Pępikiem zrobiliśmy taką pierwszą operację. No, wyglądało tak, wyglądało potem. Może ten efekt nie jest taki wspaniały, ale pacjentka żyje do dzisiejszego dnia, jest szczęśliwa, bo w tej chwili troszeczkę wydaje się nam to lepiej robić. Płat tam. Głównie chodzi o to, że nasze pierwotne, nasze pole mięśnia piersiowego
mięśnia prostego brzucha, przenoszony jest taki poprzeczny płat z dołu brzucha. Tutaj kobiety w sposób anatomiczny zazwyczaj mają troszeczkę nadmiar tej tkanki zarówno tłuszczowej. Często ten brzuch też jest rozciągnięty, bo ciąża jest znakomitym ekspanderem i później zostawia tą luźną tkankę, którą możemy wykorzystać do odtworzenia piersi. To zaznaczone jest naczynienie. To są problemy oczywiście naczyniowe, że tutaj spodziewamy się gorszego ukrwienia i żeby temu zapobiec, stosujemy takie techniki odroczenia, że pierwszy ucinamy taką wyspę, odnaczyniamy perforatory do pochewki bocznej mięśnia prostego po jednej stronie, po drugiej stronie do linii pośrodkowej. Tych technik odroczenia jest różny, ale to rzeczywiście pozwala nam zmniejszenie ryzyka niedokrwienia i taki płat wędruje na ścianę klatki piersiowej. Możemy taki płat przenieść albo jeszcze doładować naczyniami nabrzusznymi dolnymi przez zespolenie mikrochirurgiczne, jak w tym przypadku, gdzie są wypropowane naczynia nabrzuszne, które są już tutaj podłączone do naczyń piersiowych wewnętrznych. Ma to tutaj istotne znaczenie, że to trzeba mieć w repertuarze, bo czasami, jeżeli taki sam płat przenosimy po odcięciu, czasami dochodzi do niedokrwienia i wrogiem tych operacji jest odpływ krwi, znaczy nie chodzi, ukrwienie jest dobre, krew czasami dopływa, problemy. Jest tak zwana mikrozatorowa i w drugich naczyniach odpływ żylny. I czas, stań. Bo miałem zegarka tutaj gdzieś, ale ja. No i jak podłączymy naczynia żylne, płat się ma zmierza. Tak te biusty wyglądają. Lecimy dalej. Natychmiastowe operacje, tak samo możemy ekspandery wykorzystać. Tu tak samo płat latissimus dorsi i mamy gotową pierś. Całym przełomem były tak zwane operacje skin sparring i liposparring, że trzeba się zachowywać skórę piersi i otoczki. W ten sposób wyglądają te tkanki zrekonstruowane własnymi. Taka pierś wygląda najbardziej naturalnie, jest po prostu taka sama. Od 2013 roku wprowadziliśmy do natychmiastowych rekonstrukcji również profilaktyczne napromienianie elektronami śródoperacyjnie. Zusuwany węzeł wartowy czy kompleks otoczki brudawki jest odpromieniany, pierś jest natychmiast odtworzona. Tak wyglądała pacjenta przed operacją, tu był guz, rozległy CDS, amputowana, tak jest po operacji, takie powinny być efekty. Również pacjentka z obustronnym rakiem przedinwazyjnym, bo już w wcześniejszym zdjęciu po jednej stronie, tak to wygląda po zabiegu. Tutaj tak sama sytuacja, wykorzystujemy tkanki własne, odpreparowane gruczą, napromieniana tkanka, zrekonstruowana pierś. Są takie sytuacje, że czasami decyzje się nie mają, takiej operacji nie powinno być i taki nowotwór położony w górnym przysiąknym kwadrancie daje ten problem i zastosowanie techniki chirurgii plastycznej można to zniwelować i to traktujemy jako normalny decyzję, pacjentka jest napromieniana. Nawet jeżeli zmiana jest położona za dodatkowo, możemy taką operację wykonać, odtworzyć tę pierś jakby na nowo. Oczywiście druga strona musi być również skorygowana, żeby ten zabieg miał sens. Stać. Komórki macierzyste są zakazane. W Centrum Onkologii niestety od 3 lat nie pozwolono. Ale mogę dwa słowa powiedzieć? No proszę. No teraz, to jest koleman, który wymyślił na takiego transfer. Likwidujemy obiad dzisiaj? Mówiąc krótko, ja przelecę. Pobieramy tkankę tłuszczową. Tłuszcz jest do rekonstruowania, od regeneracji tam jest znakomitą rzeczą. Ja dodatkowo część tłuszczu wysyłam do Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, gdzie profesor Pojda przygotowuje komórki macierzyste. Po co to robię? Po to, że później do przeszczepionej tkanki tłuszczowej doszczepiamy komórki macierzyste, co zdecydowanie poprawia jakość gojenia i gajania się tych tkanek. Komórki macierzyste mają ten fenomen, że zapobiegają stanom zapalnym. Tutaj widać rumień, gdzie tylko sam tłuszcz jest przeszczepiony. To jest taka sytuacja, gdzie porównujemy temperatury w miejscu, gdzie jest pierś zdrowa, druga jest odstarzana, w miejscu, gdzie były komórki macierzyste, ta temperatura jest taka sama, w bocznej części widzimy zaczerwienienie, bo tamtych komórek nie podaliśmy. Czyli na przykład z fenomenalnego działania przeciwzapalnego. To jest możliwość rewitalizacji terenu popromiennego. Na klatce piersiowej jest deska, w którą można zastukać, normalne modele rozprężenia są niemożliwe. Po rewitalizacji, bardzo proszę, mamy całkiem kształtną, otworzoną pierś. To są ubytki, które powstają chociażby z powodu matrycy płatu. To są nieszczęsne becety, gdzie chirurg zostawia dziurę, które możemy wypełnić tkanką tłuszczową i wymodelować na nowo pierś. Tak jak to w tym przypadku i w tym. To jest następna rzecz. Możemy zagoić obrzucenia poprawienne. Pacjentka przez kilkanaście lat chodziła z dziurą,
która została wygojona. I ostatnia rzecz, po 57 latach, gdzie profesor Koszarowski, profesor Lewiński zoperowali młodą kobietę, to udało się wygoić jednym przeszczepem komórek macierzystych. Obrzęk limfatyczny. Następna rzecz, można kiedyś w całości odtworzyć, bardzo proszę, robić mamografię. Prace mówiące, że te komórki macierzyste nie szkodzą, nie powodują raka. Ja w tej chwili publikuję pracę po 50-letnim follow-upie, gdzie jest to dodatkowe. Jest to zaakceptowane przez komisję odwoławczą przy Ministerstwie Zdrowia. A to efekt młodej kobiety, która mimo takiego rozlewu operacji mogła rodzić dziecko i wykarmić własną piersią. Dziękuję.